na dzisiejszym spotkaniu, naszym webinarze. Skyward Community, Skyward Community Technologia, Skyward Community, Twoja droga do wolności finansowej. Moi drodzy Państwo, na samym początku chciałbym w imieniu moim własnym, jak wszystkich inwestorów, sympatyków i ludzi, którym bliski jest sercu naszej planety, zdrowie, czyste powietrze, a także to, żebyśmy zostawili planetę na następne pokolenia w dużo lepszej kondycji, jak jest dzisiaj, złożyć naszemu twórcy, głównemu inżynierowi, panu Anatoliemu Junickiemu, twórcy naszej technologii transportu strunowego, 120 lat życia w zdrowiu, w pomyślności, we wszelkich błogosławieństwach i oby jego projekty, jego pomysły i to, czym się zajmuje całe życie, wyniosło nas w stratosferę. Witam serdecznie, Janusz Tomczak. Zapraszam Państwa na dzisiejszy webinar. Jak wspomniałem wcześniej, ja się nazywam Janusz Tomczak. Kilka słów o sobie, osób, które mnie jeszcze nie znają. 1990 rok 2021 prowadzę własną działalność gospodarczą. Rok 2002-2007 studia wyższe zarządzania zasobami ludzkimi, kierunek marketingu. Natomiast od 2016 roku jestem czynnym inwestorem w Skyward Community. Proszę Państwa, w roku 2018 i 2019 miałem tą możliwość, że uczestniłem w szkoleniu 104 osób z 18 w krajach w tak zwanym szkoleniu 3D Coaching and Business, które zorganizowała nasza firma, nasza dyrekcja Skyward Community. I celem tego szkolenia przede wszystkim było podniesienie umiejętności sprzedaży, budowania struktur, pozyskiwanie inwestorów indywidualnych i strategicznych, jak również przede wszystkim integracja. Szkolenie to się zakończyło 10 maja 2019 roku w Dubaju. Wszystkie osoby, które ukończyły to szkolenie, otrzymały tytuł ambasadora Skyward Community. Z Polski ten trening ukończyło 8 osób, między innymi nasza dyrektor regionalna, pani Natalia Fujtak, Janusz Tomczak, Mariusz Duczmański, Tomasz Wajda, Grzegorz Hutnik, Tomasz Żarnecki, Dmitrij Zajtnikow i Krzysztof Dawidiuk. Wszystko to było i odbywało się pod kierunkiem pana Jurija Galaty, to jest ten pan tutaj po lewej stronie od Krzysztofa, który jest coachem, jest trenerem biznesu, jest osobą, która jest niezwykle utalentowana, wszechstronna, prowadzi ogromne grupy sprzedażowe zarówno z całego świata, jak i u siebie w swoim ojczystym kraju. Nawet taką Państwu powiem ciekawostkę, że w tej chwili nawet szkolił grupy, które zajmują się w firmie AstraZeneca, która robi szczepionkę na COVID-19. Natomiast całą tą uroczystość uświetniło obecność naszego dyrektora generalnego, pana Jewgenia Szudratowa, który wręczył nam te dyplomy. Moi drodzy Państwo, będziemy mówić o Białorusi, będziemy mówić o Szarczy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i o Dubaju, ponieważ tam nałożony jest największy nacisk w tej chwili prawdy zaangażowania naszej firmy. Dzisiaj ja mogę się Państwu pochwalić tym, że miałem okazję być trzykrotnie w Białorusi, czyli w miejscu, gdzie powstała, gdzie jest główna dyrekcja naszej i prowadzenie naszej technologii, między innymi w roku 2017, 2018 i 2019. Byłem tam podczas organizowania tak zwanego ekofestiwalu. Jest to święto, gdzie spotykają się wszyscy uczestnicy, sympatycy, miłośnicy naszej technologii. Jest to organizowane przez zarząd główny firmy i na takich festiwalach przybywają inwestorzy, sympatycy, uczestnicy z kilkudziesięciu krajów na całym świecie, od Ameryki Południowej poprzez Europę, Afrykę, aż do Nowej Zelandii. Ja jeszcze miałem okazję być dwukrotnie, drodzy Państwo, na konferencjach. Konferencja to już jest typowo organizowana przez naszą firmę macierzystą, czyli Skyward Community. Byłem w roku 2018 i w roku 2019. W 2018 roku miałem okazję być tam z moją grupą liderów z Polski, natomiast w roku 2000 byłem w bardzo wąskim gronie, bo zaledwie czterech osób oprócz mnie.
które reprezentowały wszystkich inwestorów z Polski. I między innymi wymienię tutaj po kolei panią Irenę Krakowiak, mój kolega, przyjaciel, osoba, która jako pierwsza zainwestowała w Skyward Community Zenon, pan Mariusz Jurecki, Krzysztof Dawidiuk i Hubert Małecki. Z tyłu jeszcze jest Siergiej Masłow, to jest nasz kolega i przyjaciel z Białorusi, który dołączył do polskiej grupy. Miałem okazję być i zaznaczyć swoje miejsce też również w historii firmy moim nazwiskiem, dlatego, drodzy Państwo, bo w Białorusi, w Marinachorce, to jest miejsce, gdzie jest testowana nasza technologia, to jest, znajduje się ono 70 km na południowy wschód od Mińska, tam po byłym poligonie takich czołgowym transportów opancerzonych, znajduje się nasze miejsce, w którym testowana jest nasza technologia, jest kilka miejsc, w którym upamiętnieni są wszyscy inwestorzy, którzy do pewnego momentu w odpowiedniej kwocie zainwestowali w naszą technologię. Ja mam okazję z imienia i nazwiska znajdować się w muzeum Skyway'a. To jest, drodzy Państwo, w miejscu, gdzie jest zbudowany przystanek do dokowania naszych pojazdów. I tam w roku 2017 wszystkie osoby, które dokonały inwestycji na poziomie około $1000, mają zaznaczone swoje miejsce z imienia i nazwiska na suficie, które wygląda jak taka konstelacja gwiazd. Byłem w roku 2017, była to największa atrakcja wtedy na festiwalu, natomiast była tak długa kolejka, że sobie odpuściłem i w roku 2018, będąc inwestorami i moim synem, młodszym Franciszkiem, byliśmy tam razem i odnalazłem siebie. Mam nadzieję, że jak mój syn dorobi się wnuków, to przyjadą i drodzy Państwo zobaczą, że też tata miał i ma swój wkład w tak fantastyczną technologię, jaką jest technologia transportu scenowego. Proszę bardzo, zaznaczę Wam tu jeszcze raz. Jest tam jeszcze kilka osób z Polski. Drodzy Państwo, tyle wstępu, tyle pokrótce. Chciałbym teraz przedstawić Wam film wprowadzający, kilkuminutowy dosłownie, który pokaże, czym jest ta nasza technologia transportu strunowego i jak ona będzie wpływała na przyszłość świata i naszą własną, bo ponieważ większość z nas tutaj są inwestorami albo osobami, które będą inwestowały w tą technologię, zobaczcie, bo jeden obraz to jest 1000 słów. Thank you.
Dziękuję za obejrzenie filmu. Film mówi bardzo dużo, bo przedstawia tym, czym się zajmujemy na dzień dzisiejszy, Skyward Community w naszej technologii transportu scenowego. Ale zaczynamy, proszę Państwa, od początku, troszeczkę historii, jak to się wszystko zaczęło i przejdziemy do tego, co się dzieje w dniu dzisiejszym. Więc, drodzy Państwo, wszystko zaczęło się w roku 1914, a mianowicie pewien artysta w carskiej Rosji, bo to były czasy jeszcze Rosji carskiej, i fabryka słodycze Niemen dla urozmaicenia i dodatkowego takiego atutu sprzedaży dołączyła takie kolorowe rysunki przedstawiające transport, jaki się miał zadziać za 200 lat. Artysta, ten science fiction, wyobrażał sobie, że już będzie transport na tak zwanym drugim poziomie. Widzimy tutaj jakieś latające tramwaje, jakieś pojazdy, coś przypomina helikopter, balon, batyskaw, etc. To wszystko według jego wizji miało się zadziać za 200 lat. Wyobrażał on sobie, że już wtedy będzie takie natężenie ruchu, tak będzie dużo tych pojazdów, że będzie panował spory chaos, duże niebezpieczeństwo i tym podobne rzeczy, i jego wizją było to, żeby wyprowadzić transport na drugi poziom i tam w bezpieczny sposób przeprowadzać pojazdy zarówno osobowe, jak i towarowe. Widzimy tutaj fantastyczny taki rysunek z taką eskapadą, gdzie mamy różne pociągi czy koleje podwieszane, które podróżują na drugim poziomie. Tak wyglądało w wizji pana artysty blisko 100 lat temu, natomiast pomylił się w tych swoich rozważaniach o blisko 100 lat, z tego względu, że w międzyczasie wiele się na świecie zdarzyło w XX wieku. XX wiek to był w ogóle wiek bardzo wielkich przeobrażeń przemysłowych i technologicznych. Przede wszystkim wpływ na to miało zarówno rewolucja w Rosji, jak i dwie wojny światowe. W ogóle mapa świata całkowicie się zmieniła, bo zniknęły dotychczasowe mocarstwa, natomiast pojawiło się wiele pomniejszych państw, które do dnia dzisiejszego są w Europie i na świecie. Tak wygląda rzeczywistość. Mamy tutaj kilka takich skrajnych przykładów. Drogi na Bliskim Wschodzie, widzimy ten jego przewidywany chaos. Widzicie Państwo, że nawet podróżują na dachach. To samo jest piętro niżej, a tu mamy piękną drogę stanową między USA i Nowym Meksykiem, że tysiące samochodów czeka w kolejce na odprawę. To powoduje, drodzy Państwo, że zarówno na drogach lądowych, jak i morskich, i tam śródlądowych natężenie ruchu jest ogromne. Widzimy tutaj kolejny przykład transportu morskiego, gdzie setki tysięcy towarów, kontenerów czeka na załadunek i wyładunek, natomiast tam w dalszej perspektywie też czekają statki na odprawę. Mieliśmy tego doskonały przykład kilka tygodni temu, jak w zatoce na kanale Sueskim jeden z kontenerowców zablokował, spowodowało to ogromne straty i proszę Państwa, wielkie zagrożenie dla przepływu towarowego. Ja miałem okazję być w Egipcie, drodzy Państwo, w roku bodajże 2015 i miałem okazję przejeżdżania koło tego kanału Sueskiego. Muszę powiedzieć, że robi to ogromne wrażenie i jest to jeden z takich gałęzi gospodarki w Egipcie, który chyba jest na drugim albo na trzecim miejscu, gdzie przynosi im dochód narodowy. Więc widzicie, że jeden z takich nieprzewidzianych wypadków, a może spowodować ogromne straty finansowe. Dlatego my mamy dla takich sytuacji rozwiązanie, ale to w dalszej części.
Natura walczy. To, co człowiek buduje, drodzy Państwo, czyli piękne drogi, wspaniałe mosty, linie kolejowe. Chcielibyśmy, żeby to wszystko działało nam bez zarzutu. Niemniej natura walczy o swoje. Mamy tutaj przykłady zasypywania dróg na Bliskim Wschodzie, gdzie mamy cudowne, wspaniałe, na najwyższym poziomie technologicznym wybudowane autostrady, drogi, ale ze względu na klimat, tereny tamte są zasypywane przez burze piaskowe. Podobna sytuacja dzieje się na północy globu. Tam znowu mamy problem z niskimi temperaturami, ogromnymi opadami śniegu, które utrudniają poruszanie się transportu po trakcjach kolejowych. Natomiast w naszej części klimatycznej, można powiedzieć, mamy zupełnie inne problemy. Związane są głównie z tym, że mamy zatrute już tak to nasze środowisko, że klimat nam się zmienia i to w sposób bardzo mocny. I występują u nas przede wszystkim dosyć takie lokalne deszcze nawalne, jakieś wichury, tajfuny, czegoś takiego jeszcze ja 20-30 lat temu nie pamiętam, że było. No ale to jest cena cywilizacji, cena naszego życia. I tutaj niszczona jest przede wszystkim nasza taka infrastruktura lokalna, gdzie mamy doskonałe przykłady, wiecie Państwo, nie tylko z Polski, ale i ze świata. Czyli dwa problemy, pierwsze, które dzisiejsi inżynierowie próbują rozwiązać, to jest przeciążenie tras transportowych i ich zabezpieczenie. Natomiast kolejnym bardzo ważnym aspektem naszego życia jest to, że dzięki temu, że żyjemy naprawdę, ludzkość żyje w fantastycznych warunkach, w tej chwili komfortowych, można powiedzieć, no to jest, żyjemy w dobrobycie cywilizacyjnym, ale to wszystko też idzie kosztem tego, że mamy zanieczyszczone zarówno powietrze, jak i wody gruntowe, wody nasze, które używamy. I tutaj mamy takie zdjęcie, które ja uważam jest taką alegorią, pokazuje nam lokomotywę, która w XIX wieku podróżowała po Stanach Zjednoczonych, natomiast to jest taka alegoria do dzisiejszego przemysłu ciężkiego, do hut, do fabryk, gdzie to zadymienie, to zanieczyszczenie powoduje to, że nasze powietrze jest naprawdę w bardzo opłakanym stanie, możemy to powiedzieć bez ogródek. To samo się tyczy gruntu, wód gruntowych. Tutaj cierpi na tym zarówno roślinność, jak i zwierzęta. Natomiast, drodzy Państwo, to jest problem, nad którym pracuje już cały świat, bo my żyjemy jeszcze w miarę przyzwoitych warunkach klimatycznych, ale nie myślmy tylko o sobie, ale przede wszystkim myślimy o naszych przyszłych pokoleniach. Czyli kolejny problem, który musimy rozwiązywać i rozwiązują świat politycy, inżynierowie, to jest zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Ale to wszystko prowadzi do tego, że nasz świat to jest energia, życie jest energią, proszę Państwa, i my tej energii zużywamy bardzo dużo, zarówno w naszych gospodarstwach domowych, jak i w przemyśle. I nie łudźmy się, energia nie bierze się znikąd, przede wszystkim bierze się z naszych paliw kopalnych, czyli głównie z węgla, gazu, ropy naftowej, energii jądrowej, wodoru, a zaledwie 2-3% odnawialnych źródeł energii, tak zwane OZE. Samochody, które dzisiaj produkują producenci, przede wszystkim się prześcigają, żeby były elektryczne, ale one są napędzane jak na razie w przeszło 99% z naszej energii, tej, której mamy z kopalin. Kolejny przykład skrajny, ale też, który warty jest uwagi, że dał Państwu do myślenia, bo mamy w zanadrzu i produkujemy jak najwięcej, chcemy produkować tej energii zielonej. Ona się bierze z wiatru, ze słońca, z siły rzek i wodospadów, natomiast no musimy sobie tutaj też zdać sprawę, że ta wydajność tych elektrowni, tych farm fotowoltaicznych jest naprawdę na jeszcze niskim poziomie do zapotrzebowania, jakie na dzień dzisiejszy wykorzystuje nasza gospodarka i przemysł. To jest zdjęcie, które bardzo lubię, które już kilkukrotnie Państwu omawiałem, bo ono pokazuje dwa aspekty życia. Pierwszy, czyli mamy tutaj cudowne krajobrazy, takie górskie, jakieś pagórkowate, poprowadzona droga, która na pewno była wybudowana wielkim kosztem nakładów ludzkich, pracy i środków. I to, jakbyśmy mogli sobie cudownie podróżować w tej drodze, zarówno samochodem, czy konno, czy nawet rowerem, jest zabudowane panelami fotowoltaicznymi. Czyli to jest taka kolejna pułapka, która nas łapie, że nie tylko to, że my będziemy korzystamy z energii tej zielonej, ale też, że ona będzie zabierała nasze tereny zielone, będzie zabierała nam
miejsca, w którym możemy wypoczywać, a także miejsca, w którym możemy budować następne nasze domy czy gospodarstwa. Czyli kolejny problem, który musi rozwiązać dzisiejszy świat, to jest wysokie zużycie energii. To wszystko nas prowadzi w kierunku naszej technologii transportu strunowego. Drodzy Państwo, mamy kilka rodzajów transportu, czyli mamy transport samochodowy, transport kolejowy, transport morski, mamy transport lotniczy i transport magnetyczny, etc. Wszystkie te transporty mają tą swoją zaletę, że mają te swoje napędy własne. Natomiast jest kilka takich rodzajów napędów, które wykorzystywane są lokalnie, między innymi tak jak tutaj widzicie taki górski funikar, który za pomocą linii jest poruszany, ale te napędy są zewnętrzne i to są wykorzystywane lokalnie. Tutaj mamy podobnie w transporcie jakimś tam przez rzekę, czy w wyciągi narciarskie. Natomiast to są transporty, które korzystają z zewnętrznych jednostek napędowych. Mieliśmy próby i mamy próbę wyprowadzenia transportu na drugi poziom. Odbyło się to w połowie lat 30. w Niemczech, w jednej miejscowości nad rzeką wybudowano tak zwany tramwaj drugiego poziomu, który do dzisiaj, proszę Państwa, kursuje, ale nie uzyskał jakiegoś zastosowania takiego ogólnoświatowego z dwóch powodów. Po prostu ta technologia była bardzo młoda, bardzo droga i bardzo materiało i pracochłonna. Podobne próby próbowali zrobić Chińczycy i tu też możecie zwrócić uwagę, że ogromne te słupy są z takiej stali wybudowane, że to jest bardzo dużo materiałów, bardzo to jest drogie w utrzymaniu, w wybudowaniu i w poprowadzeniu i to nie uzyskało aprobaty w transporcie, nie uzyskało aprobaty w transporcie takim ogólnym. Mamy kolejne przykłady wykorzystania zarówno kolei żelaznej, jak i kolei magnetycznej. To są wszystko transporty, które znamy, ale które na dzień dzisiejszy powodują, że bardzo drogo one wychodzą, są drogie w utrzymaniu i ich wydajność jest coraz mniejsza w stosunku do tego, jak co mamy do zaoprobowania my, o czym za chwilę. Kolej magnetyczna, fantastyczny wynalazek, niestety znowu bardzo materiałochłonne i dużo kosztuje energii, żeby taką kolej po prostu użytkować. I to ma zastosowanie głównie w Chinach, na naszym rynku europejskim i Europy Zachodniej nie uzyskało aprobaty. Ale, moi drodzy Państwo, my się spotkaliśmy tutaj po to, aby szukać tej pomocy, żeby szukać tych rozwiązań i jest kilka osób na świecie, które miały niewątpliwy wpływ na to, co się dzieje w wieku XX i wieku XXI, a mianowicie to jest kilku panów szanownych, szacownych, to są wizjonerzy i twórcy nowych technologii, między innymi pan Aleksander Ford, pan Gustav Eiffel, Konstantin Ciołkowski i twórca naszej technologii, pan Anatolij Junicki. Kilka słów o tych panach, bo oni mieli niewątpliwy wpływ na to, że doprowadziło nas to do tego, że pan Junicki stworzył i wynalazł transport strunowy. Pan Aleksander Ford przede wszystkim biznesmen, właściciel firmy General Motors, twórca pierwszej na świecie taśmy do produkcji samochodów, która spowodowała to, że te samochody stały się bardziej dostępne i tanie. Następną osobą jest osoba Konstantina Ciołkowskiego. On miał niewątpliwy i bardzo duży wpływ na wytworzenie tak zwanego kosmizmu radzieckiego. Z jego doświadczeń czerpał pan Junicki na następnie swojej pracy. I to jest osoba, która też zapoczątkowała to święto, bo dosłownie trzy dni temu było święto międzynarodowego, 12 kwietnia był międzynarodowym dniem prowadzenia załóg kosmicznych na całym świecie. Więc drodzy Państwo, dzięki tym osobom jesteśmy w tym miejscu, co jesteśmy. I pan Gustav Eiffel, osoba jedna z najbardziej znanych w Europie i świecie, dzięki konstrukcji i wybudowaniu na Expo 1900 roku wieży Eiffla, widzicie ją w konstrukcji takiej szkieletowej. Pan Eiffel był przede wszystkim inżynierem budowniczym mostów, zarówno żelaznych, jak i żeliwnych. Powiem Państwu taką ciekawostkę jeszcze do tego. Byłem w roku 2006 w Paryżu na wycieczce
Byłem na wieży Eiffla, nawet na tym trzecim etażu tutaj. Naprawdę robi to ogromne wrażenie i tą wieżę wybudowali zaledwie w 18 miesięcy z gotowych prefabrykatów przy pomocy takich pieców, kukuroźników i nitów, więc przewodnik nam powiedział, że dzisiaj, w dzisiejszych warunkach same papiery, żeby wybudować taką budowlę, trzeba by było zbierać 3 lata. Więc widzicie, że w roku 1900, w jakim tempie to było wybudowane. No i osoba najważniejsza dla nas, drodzy Państwo, pan Anatolij Junicki, inżynier, konstruktor, człowiek, który stworzył transport strunowy, następnie transport, który wyniesie bezzałogowe loty na stratosferę, to jest następny nasz projekt. Osoba, która, dzięki której znaleźliśmy się dzisiaj tutaj wszyscy, drodzy Państwo, bo dzięki temu panu, który korzystał z doświadczeń swoich poprzedników, a także pracy, którą prowadził w Bajkonurze, bo był twórcą i budowniczym rakiet kosmicznych, dzisiaj się tutaj spotkaliśmy. Pan Junicki wielokrotnie podkreślał w swoich wypowiedziach, miałem okazję słychać go osobiście i na żywo kilka razy, że my tworzymy branżę transportu i infrastruktury, która nie jest gorsza od takich branż jak lotnictwo, kolej i przemysł samochodowy. Pan Junicki wielokrotnie podkreślał, że my z naszym transportem wychodzimy ponad to, co jest dzisiaj oferowane w świecie. Dlatego, drodzy Państwo, zwróćcie uwagę na jedną rzecz, że mamy wiele nieraz nieprzychylnych informacji na nasz transport, jest hejtu dużo, bo my jesteśmy po prostu ogromnym zagrożeniem dla tego, co jest dzisiaj oferuje nam rynek transportowy. Miałem okazję, mówię, być z panem Junickim, widzieć go kilka razy, nawet udało mi się chyba ze 2 czy 3 zdania kiedyś z nim zamienić. Mamy też tą przyjemność, że pan Junicki jest Białorusinem, ale jego korzenie są polskie. Pan Junicki swoją karierę zawodową, jak mówiłem, zaczynał od Bajkonuru, czyli pracował w rosyjskiej czy radzieckiej NASA, to jest taki odpowiednik. Jest twórcą wielu patentów, wielu prac naukowych, od blisko 40 lat tworzy naszą technologię, robił granty dla Stanów Zjednoczonych, ma wiele prac patentowych i jest człowiekiem, który chce doprowadzić do tego, aby na świecie transport wyniósł się na drugi poziom, żeby był bezpieczny, tani i przede wszystkim zdrowy dla ludzi. To, co się wydarzyło na karteczkach kolorowych artysty blisko 100 lat temu i przewidział, że będzie za 200 lat, macie Państwo dzisiaj w realu. To jest nasz poligon doświadczalny, zdjęcia z Marina Horki, miejscowości na 70 km na południowy wschód od Mińska, stolicy Białorusi. Tam jest testowana nasza technologia. Widzicie tutaj 2 typy pojazdów na 2 rodzajach strun, czyli takiej konstrukcji lekkiej, gdzie jedzie sobie Unibike GU4621 i konstrukcji kratownicy, tak zwanej eskapadzie, gdzie porusza się tutaj Unicar U4-430T3, zaznaczy, że na eskapadzie może poruszać się pojazd na dolnej i na górnym piętrze. Moi drodzy Państwo, konstrukcja struny naszej, bez względu jakie ma zastosowanie, sztywne, półsztywne czy w eskapadzie, w zależności od rodzaju transportu, wszystko jest zbudowane na podobnej zasadzie. Czyli mamy nasadę stalową, wewnątrz mamy naciągnięte stalowe struny pod napięciem elektrycznym, zabetonowane w specjalnym betonie, który jest opatentowany, drodzy Państwo. Ma on właściwości takie, że wytrzymuje napięcia i temperatury od plus 100 do minus 100 stopni Celsjusza. Jego zadaniem to przede wszystkim jest konserwacja tych strun, pochłonięcie hałasu i wzmocnienie ścian. Wszystko to jest zamknięte w stalowym korpusie szyny, czyli tutaj w tym. Natomiast taką cechą szczególną dla tego naszego transportu jest to, że tu nie ma w naszej strunie, drodzy Państwo, połączenia, czyli nie ma delatacji, to wszystko jest jeden monolit i nie ma tego takiego charakterystycznego odgłosu, jak jedziemy pociągiem czy tramwajem, gdzie słyszymy taki nie, tego nie ma. To jest jedna konstrukcja, jeden monolit. Miałem okazję jeździć tym pojazdem kilkukrotnie i muszę Państwu powiedzieć, że naprawdę jest to na bardzo przyzwoitym, wysokim poziomie. Następnie
w zależności od tego, jaka jest budowa naszych stron, my korzystamy z tego, co jest dzisiaj dostępne w technologii. Widzicie tutaj Państwo wykorzystanie kilka takich budowli dosyć znaczących w świecie, między innymi wieżę w Dubaju, która jest w konstrukcji właśnie stalowej i stalowo-betonowej, wróćmy się zakręciłem. I drodzy Państwo, to jest obiekt, którego miałem okazję widzieć w roku 2019, jak byłem na szkoleniu 3D Coaching and Business. Byłem tam na tej wieży. Ogromny budynek, który naprawdę przynosi ogromne przeciążenia, jest w tak trudnej strefie klimatycznej, że to jest ogromna praca inżynierów, że to powstało. Tu mamy wieżę telekomunikacyjną w Kanadzie, no i naszą wieżę Eiffla, gdzie mamy w konstrukcji, widzicie tutaj tej szkieletowej, gdzie również ta konstrukcja jest również wykorzystywana w naszym transporcie na eskapadach. Mamy przykład wykorzystania naszej technologii i technologii też strun w stosunku do przewożenia przez jakieś tam trakcje wodne, czym możemy mówić również o wiaduktach. Patrzcie Państwo, ile potrzeba materiałów, stali, betonu, asfaltu, żeby wybudować drogę, po której poruszają się samochody, pociągi, zarówno osobowe, jak i towarowe, a nasza konstrukcja, która jest oparta na słupach, połączona struną, i nasze lekkie pojazdy, które mogą nawet przewozić do 50 tysięcy pasażerów na godzinę, w zależności od momentu, jak będzie mieć wybudowaną oczywiście infrastrukturę. Jak my wyglądamy w stosunku do tradycyjnej budowli? Nasza konstrukcja strun oparta jest na następnej technologii. Widzicie Państwo tutaj słupy, które są zakotwione w gruncie. Pomiędzy nimi mamy naciągniętą strunę. Te odcinki między słupami są od 50 do 250 metrów, natomiast stężenie tych słupów może być nawet do 5 kilometrów. Natomiast te słupy możemy wynosić od 5 nawet do 150 metrów. Także dla nas topografia terenu, czyli woda, jakieś tam pagórki, czy nawet bagna, lody, nie mają większego znaczenia, bo nasza konstrukcja jest stężona do 5 kilometrów. Tą naszą konstrukcję możemy wykorzystać zarówno w transporcie osobowym, w istniejących już infrastrukturach, jak nowych, jak również w transporcie, drodzy Państwo, towarowym. Jest to nowość, która została wprowadzona w firmie zaledwie niespełna 2 lata temu. My jak zaczynaliśmy ten program nasz, to jeszcze nie było tego po prostu w umowie czy tam w zanadrzu. Zostało to wykonane na wyraźną prośbę i zalecenia naszych inwestorów z rynku bliskowschodniego. Macie tutaj kolejny przykład, drodzy Państwo, wykonania naszej konstrukcji strunowej w zależności od zastosowania. Są to zdjęcia z realu zrobione na targach Inotrans w Berlinie. Targi Inotrans to są takie targi branżowe dla kolejnictwa, drogownictwa, przemysłu samochodowego, które się cyklicznie odbywają co 2 lata. My byliśmy tam w roku 2018, byliśmy tam w roku 2016, w roku 2020 ze względu na istniejącą pandemię targi się nie odbyły. 3 rodzaje transportu tej konstrukcji naszych strun, czyli mamy sztywną, kratownicę, czyli eskapadę i uginającą się. Wszystkie one są kompatybilne z naszymi pojazdami, drodzy Państwo. I w zależności od zastosowania pojazdów, ich konstrukcja jest, budowa tych strun jest jednakowa. Zdjęcia z realu, macie 2 przykłady wykorzystania. Tu mamy na przykład Unibusa U4-210, który porusza się po konstrukcji uginającej się i Unibajka U4-621 po konstrukcji już półsztywnej. Ja miałem w roku 2018 okazję jechać Unibusem U4-210 po tej konstrukcji. Drodzy Państwo, i w roku 2019 jechałem po eskapadzie. Naprawdę robi to ogromne wrażenie i chciałbym, żeby jak najszybciej ta technologia przyszła do nas i żebyście Państwo sami skorzystali, a możecie z tego korzystać w tej chwili tylko w momencie, gdzie pojedziecie do Białorusi na ekofestiwale. Mam nadzieję, że w tym roku będzie już tak zwalczana ta nasza epidemia, że się wszyscy tam spotkamy. Cechą ogromnie ważną w naszej technologii jest to, że możemy ją implementować zarówno do budynków nowych, jak również istniejących, czyli bez konieczności przebudowy. Jest to ogromny atut, że my możemy z naszą technologią
wchodzić w infrastrukturę już istniejącą. Ma to bardzo duży oddźwięk i bardzo duże uznanie naszych przyszłych inwestorów. Więc kilka problemów, które rozwiązuje transport strunowy. Przede wszystkim przeciążenie tras transportowych, bo my jesteśmy na drugim poziomie. Brak zabezpieczeń, bo my mamy, proszę Państwa, transport na drugim poziomie. My mamy wszystkie nasze sprawy związane z bezpieczeństwem opatentowane, zobaczycie to w dalszej kolejności. Zanieczyszczenie środowiska jest na minimalnym poziomie z tego względu, że my używamy do naszej technologii, do poruszania naszych pojazdów energię elektryczną, którą uzyskujemy ze spalania śmieci, ze słońca i energii wodnej. Jak również wysokie zużycie energii. Nasze pojazdy są niskoenergochłonne. Zobaczycie to w dalszej części. Dzisiaj, drodzy Państwo, albo 100 lat temu, możemy podziękować naszym konstruktorom za to, że wymyślili samochody. Mamy tutaj pierwszy przykład takiego auta, które było stworzone na początku XX wieku. Dzięki nim technologia przyspieszyła, transport przyspieszył, przede wszystkim cywilizacja przyspieszyła. Oni nie patrzyli wtedy na zużycie paliwa, na energochłonność tych pojazdów, tylko cieszyli się z tego, że one w ogóle są. Natomiast dzisiaj to przede wszystkim ma być szybko, tanio i, drodzy Państwo, niedrogo i ekologicznie. Ale takim sposobem na zbadanie tych parametrów jest to, że jeżeli my jedziemy samochodem, drodzy Państwo, i mamy tak zwany opór powietrza, gdzie tutaj widzicie, tak, to im szybciej jedziemy, no to powoduje nam to, że to spalanie tego paliwa jest coraz większe. Natomiast dzisiejsi konstruktorzy uzyskali współczynniki oporu powietrza na poziomie 0,4. Konstruktorzy samochodów wyścigowych, tak zwanych bolidów, uzyskali ten współczynnik na poziomie 0,2. One mają zupełnie inne zastosowanie, ten nacisk tego powietrza. Przede wszystkim mają dociskać te auta, bo przy tych prędkościach i natężeniach, które one uzyskują, to by mogły nam te samochody kolokwialnie odfrunąć. Natomiast jeżeli my się przyjrzymy naszej technologii, gdzie my mamy tak zwany efekt przyziemia zlikwidowany, bo my jesteśmy na drugim poziomie. Nasze pojazdy wszystkie są bardzo wpływowe, wykonane we wszelkich obliczeniach i sprawdzone w tunelach aerodynamicznych. My uzyskujemy współczynniki oporu powietrza na poziomie 0,065. To jest po prostu awykonalne dla tradycyjnego transportu. Z tego względu zużycie naszego paliwa albo energii jest niewielkie. Mamy tutaj przykład naszego Unibusa U4210, gdzie przy 14 pasażerach przewożonych i prędkości 100 km na godzinę uzyskujemy spalanie albo zużycie energii na poziomie 3 litrów. Zobaczcie Państwo dalej, że to wychodzi praktycznie szklanka na jedną osobę na 100 km. To są rewelacyjne osiągi, praktycznie nie do uzyskania przez transport tradycyjny. Natomiast nasze cudo techniczne, nasz High Speed Unibus 4635, pojazd, który zabiera 6 osób na pokład, jedzie z prędkością do 500 km na godzinę, będzie zużywał zaledwie 0,93 kg albo litra na pasażera. Drodzy Państwo, to są niewielkie, bardzo małe ilości i to jest jeden właśnie z aspektów tego, że ten nasz transport jest ogromnie konkurencyjny i tani zarówno w eksploatacji, jak i utrzymaniu. Kolejny przykład naszego pojazdu. Unibike U4621. To jest zdjęcie zrobione w realu w Marinachorce. Zobaczcie Państwo konstrukcję tej struny. To są dosłownie tak, jakbyście wzięli, nie wiem, dwie paczki papierosów albo dwie paczki zapałek, bo ja to widziałem w realu. I on na tej swojej konstrukcji dźwiga pojazd, który waży sam około 700-800 kg i zabiera 6 do 8 pasażerów, gdzie to jest kolejne 700-800 kg. Więc 1,5 tony zaledwie na takiej konstrukcji podtrzymującej i uzyskująca prędkości nawet do 120 do 150 km na godzinę. Gdzie to jest dzisiaj realne w naszym transporcie tradycyjnym? Nie ma takiej możliwości. Wiele osób się może zastanawiać, jak to jest skonstruowane, że to jeździ, drodzy Państwo, jak to jest skonstruowane, że te pojazdy nie spadają, jak one są zabezpieczone. Otóż chciałem Państwu powiedzieć, że każdy z tych pojazdów jest samojezdną jednostką, która ma własne silniki
i koła, które napędzają nasze pojazdy, jednocześnie są kołami, które hamują. Do tego mamy opatentowany system antyukolejeniowy i to wszystko powoduje to, że standardy bezpieczeństwa są utrzymane na najwyższym poziomie. Dzisiaj, proszę Państwa, sytuacja wygląda tak, że samochodów, pojazdów przybywa z roku na rok coraz więcej, natomiast nie jest to współmierne do budowania dróg, zarówno takich tras szybkiego ruchu, autostrad, czy nawet tych naszych dróg lokalnych, wewnętrznych, no bo możliwości są takie, a nie inne. Powoduje to ogromne koszty zarówno budowy, pracy ludzkiej i drodzy Państwo, my mamy na to rozwiązanie, bo to dotyczy zarówno transportu samochodowego, jak i transportu kolejowego. I chciałbym tutaj pokazać przykłady, kilka przykładów takich, które uzwierciedlą Państwu, jak wyglądamy my w stosunku do konkurencji i co możemy zaoferować światu, nie tylko nam, światu. Nasz transport pokazany jest w takim zielonym kolorze Skyway i kilka takich przykładów dla Was, drodzy Państwo, żebyście zobaczyli, jak my wyglądamy w stosunku do naszych konkurentów. Dla mnie najważniejszy, jako dla przedsiębiorcy, jest koszt kapitału, bo to pokazuje, za ile my możemy wybudować i jaka jest stopa zwrotu później tej naszej inwestycji. Otóż transport Skyway, w zależności od budowy, czyli to będzie pół lekka, lekka, czy na ekskapadzie, kształtuje się w okolicach od 3 do 8 milionów dolarów za kilometr bieżący. Natomiast takim skrajnym przykładem jest metro, gdzie, drodzy Państwo, koszt wybudowania jednego kilometra może się kształtować nawet na poziomie od 100 do 140 milionów za kilometr bieżący. Natomiast co jest najważniejsze dla inwestorów jeszcze, oprócz tego, że budujemy tanio, ekologicznie i bezpiecznie, jest również to, jaka jest stopa zwrotu, czyli kiedy ta nasza inwestycja się zwróci. Nasza stopa zwrotu jest na poziomie około 7-8 lat, natomiast takiego metra do 40 lat, przepraszam. Weźmy sobie jeszcze, drodzy Państwo, przykład. Weźmy dla odmiany dzisiaj wskaźnik wypadków w transporcie. Ponieważ my jesteśmy na drugim poziomie, to możemy tylko i wyłącznie porównywać się do transportu typu metro. Bo jak mówi nasz twórca, pan Anatolij Junicki, my mamy górę, metro ma podziemie. Więc zobaczcie, że tu mamy na bardzo podobnych poziomach te nasze wskaźniki wypadków. Natomiast jeżeli już weźmiemy transport samochodowy, to po prostu to jest skala kilkaset razy większa jak nasza. Dalej, jako firma, drodzy Państwo, produkujemy w tej chwili i mamy opatentowane 7 pojazdów, typów pojazdów osobowych, od lekkich po hybrydowe, które są od 28 nawet do 80 osób i po te szybkie, które mogą jechać z prędkością do nawet 500 km na godzinę. Natomiast niewątpliwą dumą i naszym towarem eksportowym, mogę tak dzisiaj powiedzieć z własnych informacji, taki numer jeden jest stworzenie Unikontu U4-192-01, ponieważ to jest pojazd, który w tej chwili i typ transportu, który budzi największe zainteresowanie naszych partnerów handlowych na całym świecie. To, jak kiedyś tam Państwu wspominałem, powstało na wyraźne życzenie naszych inwestorów, czyli zobaczycie to w dalszej części, jakie to ma znaczenie ten transport dla nas. I tu mamy też do towarów sypkich i towarów zamkniętych i także taki system ślimakowy do bezpośrednio urobku jakiegoś tam węgla czy rud żelaza w kopalniach, gdzie możemy bezpośrednio to transportować do naszych pojazdów. Dwa zdjęcia, które pokazują sposób możliwości wykorzystania naszego transportu, zarówno w eskapadzie, widzicie tutaj, że górą jedzie transport kontenerowy, natomiast na dolnym poziomie mamy tutaj Unibusa U4-210, który przewozi osoby. Natomiast ja jestem zachwycony i gorąco Państwu polecam, żebyście sięgnęli sobie do źródeł, do materiałów, które możecie mieć, przeglądać w naszych biurach własnych Skyward Community, w zakładkach wiadomości. Zobaczcie sobie, jak wygląda transport morski. No to jest tak cudowny, wspaniały system, który potrafi wyprowadzić
transport bezpośrednio z kopalń do naszych do statków i wyprowadzenie tej naszej infrastruktury od 15 do 25 km w głąb morza bez potrzeby budowania portu. Genialne rozwiązanie, które ma ogromne zainteresowanie na świecie. Jako firma pracujemy oczywiście w standardach i te standardy są na najwyższym poziomie. Mamy tutaj jeden z dokumentów, który świadczy o tym, że te standardy są utrzymywane, że należymy do top liderów. Jeżeli chodzi o firmy, dostaliśmy w roku 2018 w lutym certyfikat ISO 9001-2015, świadczący o tym, że taka praca u nas jest wykonywana. Oprócz tego chciałbym Państwu powiedzieć, że mamy blisko ponad 80 patentów, certyfikatów na nasze wyroby, produkty, pojazdy, które są zarówno rejestrowane w Stanach Zjednoczonych, jak i w Chinach, także tu jesteśmy zabezpieczeni. Na tym czuwa pan Junicki i cały sztab ludzi do tego stworzony. Trochę się pochwalimy, bo chciałbym Państwu powiedzieć jeszcze o naszych budynkach. Miejsca, gdzie ta nasza technologia jest tworzona, gdzie tu jest zespół inżynierów, gdzie mamy blisko w tej chwili 80 biur projektowych. Nowy budynek, najnowszy, wybudowany i oddany w połowie roku 2020. To jest nasz budynek SV Plaza, 9000 m2, gdzie tutaj mamy przeniesione większość naszych biur projektowych. Główne zadania tego budynku, dlaczego został zrobiony, to przede wszystkim, żeby zintegrować poszczególne działy projektowe, a przede wszystkim, drodzy Państwo, żeby chronić naszą technologię, bo wiecie doskonale, że dzisiaj wywiad gospodarczy to jest ta gałęź przemysłu, która nie śpi, która tylko szuka, jak sobie tam coś podpatrzyć i zrobić u siebie. Podobna sytuacja dotyczy naszego pierwszego budynku, który też był naszym budynkiem projektowym, jest nadal. Też zmiana nastąpiła dosyć duża, bo w połowie roku 2020 mieliśmy pół tego budynku, mamy budynek teraz wykupiony cały. Pan Junicki doszedł do wniosku, że lepiej, drodzy Państwo, mieć własny budynek, jak płacić czynsze, bo to w przyszłości i tak się zwróci, a to też chroni naszych inwestorów. Natomiast niewątpliwą dumą, która napawa naszą firmę i mnie osobiście i wielu powinno z Was, to są nasze zakłady produkcyjne. To są najnowsze zakłady produkcyjne, które mamy ich 3. W najnowsze urządzenia, naprawdę technologie tutaj są praktycznie kosmiczne, wykorzystywane do produkowania naszych pojazdów, gdzie zatrudnieni są inżynierowie i technicy na najwyższym poziomie. I miejsce szczególne, szczególne mojemu sercu, szczególne powinno być dla Państwa, bo to jest miejsce, gdzie testowana jest nasza technologia, czyli poligon Marina Horka. Nasz poligon testowy, tak wygląda już po rekultywacji terenu, to już był rok 2015, to jest teren, który ma blisko 50 hektarów. Dostaliśmy go od ówczesnego i obecnego prezydenta Białorusi, pana Aleksandra Łukaszenki. Tak wyglądał w roku 2015, natomiast to była makieta i taki projekt komputerowy, jak ten obiekt będzie wyglądał w przyszłości. Powiem Państwu, że byłem tam 3-krotnie i ten obiekt w tej chwili naprawdę nie różni się za bardzo od tego zdjęcia, który jest w tym naszym projekcie takim komputerowym. Mamy tutaj wybudowane już 5 tras testowych, w tym 3, drodzy Państwo, do transportu towarowego, 3 gotowe do osobowego i 6 jest w budowie do transportu osobowego. Są przymiarki, żebyśmy również w Białorusi wybudowali tor testowy do tych naszych pojazdów na prędkość do 500 km na godzinę. A to jest rzeczywistość. Widzicie Państwo, bo tu chcę zwrócić Wam uwagę na pewną rzecz, abyście zobaczyli, jaki jest w ogóle zamysł, jaka jest filozofia naszego transportu. I przede wszystkim jesteśmy na drugim poziomie, widzicie to, tak? Tu mamy przykład lekkiego pojazdu, miałem go okazję widzieć. Natomiast chciałbym, żebyście zwrócili uwagę tutaj na ten nasz ślimak, po którym prowadzony jest transport tutaj naszych tych pojazdów towarowych, ale jaki jest zamysł tego przede wszystkim, że widzicie w dalszej perspektywie, że tu mamy drzewa owocowe, bo również takie sady są na naszym poligonie,
I to ma pokazywać właśnie tą filozofię naszego transportu, że transport ma iść na drugi poziom, ma być bezpieczny, a dole ma rosnąć trawa, zboża, rośliny uprawne, żeby to wszystko współistniało z planetą, abyśmy byli i żyli sobie w bardzo dobrych warunkach, takich atmosferycznych, pogodowych, zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt. Kolejny przykład wykorzystania naszej technologii, a więc mamy eskapadę, widzimy na jednym poziomie pojazd osobowy, na drugim poziomie może jechać pojazd towarowy, czy proszę Państwa ten nasz unilot tak zwany i miejsce dokowania, to jest taki przystanek, który ma, dokują się pojazdy na parterze i na takim poddaszu, można powiedzieć, na poddaszu jest miejsce takie wypoczynkowe, z zielenią, z takim widokiem na perspektywę, którą nas otaczającą. Natomiast na parterze, drodzy Państwo, możemy te nasze przystanki wykorzystać do infrastruktury takiej komercyjnej, czyli mogą być tam jakieś usługi, kawiarnie, sklepy. W Marina Horce jest Muzeum Skywaya, w którym pokazana jest droga, jaką przeszedł pan Junicki od deski kreślarskiej do dnia dzisiejszego. No i nasza przyszłość, to gdzie skoncentrowane są w tej chwili nasze największe siły, największe zaangażowanie, centrum innowacyjne w Szardży. Szardża to jest jeden z Emiratów, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i tam w centrum innowacyjnym w Szardży jest budowane, w tej chwili są wybudowane 3 tory, w którym będzie pokazywana i testowana nasza technologia. Mamy tu zdjęcie z 2019 roku, które pokazuje wykorzystanie naszego Unicara Tropical. To jest specjalny pojazd skonstruowany, który będzie wykorzystywany właśnie w tej strefie klimatycznej, zarówno na Bliskim Wschodzie, jak mówimy tutaj gdzieś tam o Indonezji, Tajwanie, Brazylii, etc. Te pojazdy tego typu będą tam wykorzystywane. Będą również te pojazdy wykorzystane w naszej trasie takiej komercyjnej, którą będziemy budować w centrum Dubaju, w tym centrum innowacyjnym. Tam będzie 15 km takiej trasy z 20 przystankami. Miałem okazję to widzieć, był to jeszcze temat budowy, gdzie były tylko te słupy, bez tych odciągów. Dzisiaj jest to już tak zaangażowane, że za chwilę będzie prowadzone tam testy na przewożenie łącznie z ludźmi do przewozu pasażerów. W roku 2019 osoba, która ma ogromny wpływ na to, że w ogóle żeśmy się tam znaleźli, to jest jego wysokość szejk Sultan bin Muhammad al-Kashmini, odwiedził naszą budowę. Będziecie mieć Państwo jeszcze okazję widzieć to w naszych filmach, gdzie jego wysokość szejk odwiedza naszą budowę. Witany jest tam z panem Junickim i tym zespołem swoich inżynierów. I oni już byli na naszej budowie kilkakrotnie, wspierają ten projekt. Sultan Sheikh bin Muhammad al-Kashmini jest osobą niezwykle wykształconą, który widzi w swojej wizji w przyszłości, że wykorzystanie nowych technologii służyć będzie jego krajowi i całej ludzkości. Projekt współistniejący do naszego transportu, bo wiecie Państwo, mówiłem Wam wcześniej, że my mamy blisko 80 biur projektowych, które zajmują się różnymi działaniami projektowymi, między innymi budową domów ekologicznych, które będą wykorzystane do tak zwanych miast linearnych. To jest jeden z projektów, jeden z grantów, które robił również pan Junicki, gdzie będzie wykorzystana technologia transportu strunowego. Widzicie, zamysł jest taki, aby te osiedla były wybudowane w ten sposób, że transport samochodowy będzie praktycznie tam zminimalizowany do zera, natomiast będzie można korzystać z transportu strunowego i dojść do tych naszych stacji w zaledwie 5 do 7 minut i dostać się tam powiedzmy do centrum miasta, czy tam po prostu do jakichś tam dalszych odległości, miejscowości. Jak my dzisiaj wyglądamy? Cały zamysł projektu, rok 78, czyli widzicie Państwo, blisko ponad 40 lat, pan Niński pracuje nad tą technologią. Natomiast w tej formie, w której my jesteśmy, zaczęliśmy w roku 2014, następnie przechodziliśmy rok 2015 inżynierię, budowy pierwsze 2016, demonstracje 17, 18, 19, miałem okazję to wszystko oglądać. Natomiast rok 2020, 2021 to jest już nasza implementacja naszych technologii na rynki światowe. Obecnie jesteśmy w 14 etapie, pierwszym podetapie. Ten etap już trwa, drodzy Państwo, dosyć długo, bo on trwa już ponad rok czasu. Natomiast proszę tutaj zwrócić uwagę, że chodzi o to, że
technologia, nasze finansowanie, które robimy naszej technologii, nie nadąża za po prostu technologią, którą mamy w tej chwili wykonaną. Wszelkie ruchy, które robimy zarówno w finansowaniu, jak i w projektowaniu, muszą być spójne. Jesteśmy naprawdę na ostatniej prostej, bo zakończenie naszego projektu to jest 15 etap. 15 etap to już jest, drodzy Państwo, pełna certyfikacja, wybudowane trasy komercyjne, patenty i wychodzimy z naszą technologią na rynki zewnętrzne. Reasumując, transport Skywaya. Innowacyjny, bo jedyny taki na świecie. Nie możemy go do niczego innego przyrównywać. Nadziemny, czyli jesteśmy od 5 do nawet 150 metrów nad poziomem gruntu z wysoką prędkością. Zobaczcie, transport towarowy może jeździć z prędkością do 100 km na godzinę, osobowy do 500. Bezpieczny, bo drugi poziom, ekonomiczny, bo mamy niewielkie koszty budowy, jak również eksploatacji i później wykorzystania tego transportu, łatwo integralny, bo możemy go implementować zarówno do budowli już istniejących, obecnych infrastruktur, jak i do nowo wybudowanych i przyjazny środowisku, bo wykorzystujemy energię do napędu ze słońca, spalania śmieci, energii wodnej i słonecznej. Tyle reasumując o naszym transporcie. Ja dziękuję w tej chwili za uwagę w momencie, kiedy mówimy, drodzy Państwo, o technologii, o historii. Zapraszam teraz na krótki film, który tą moją prezentację Państwu podsumuje. Zobaczycie, macie już większą wiedzę, głębszą. Zobaczycie ten film, który będzie teraz pokazany. Jeszcze Wam w tym pomoże i przejdziemy do następnego punktu, czyli aktualnych, proszę Państwa, propozycji, jakie mamy, firma przedstawia, jeżeli chodzi o zainwestowanie w nasz transport strunowy. The number of cars in the world will double by 2050. Twice as many traffic jams. Twice as much air emissions. Half as many natural landscapes. No one has managed to create transport capable of solving these problems yet, until Skyway offered its project. An innovative transport which moves above ground on high-strength string rails. Steel ropes inside the rails can make the Skyway flyover up to 3 times stronger than conventional bridges. The durable flyover makes movement jerkless and safe. The construction requires almost no space on the ground. String transport supports can be erected anywhere in the world, from hot desert to permafrost. The Skyway electric motor will make the atmosphere cleaner. To provide the best quality of transport, Skyway uses the most advanced technology, 3D experienced digital platform, and American Haas equipment. It is used in aircraft and space rocket construction. The creator of the technology, the engineer, Anatoly Yunitsky, has been developing the Skyway project for over 40 years. He wrote dozens of scientific papers, received 2 UN grants, and launched the production of the string transport in 2016. Since then, Skyway has been introduced at 19 international exhibitions from Berlin to Singapore. The achievements of the project are discussed by the world media from CNN to TV Tokyo. New Skyway developments are demonstrated at the Ecotechno Park Test Center every year. 5 types of tracks, 11 kinds of string transport, and thousands of passengers in one place. Today, the project is preparing to enter the world market. One of the most ambitious projects, the Skyway Innovation Center in Sharjah, is being implemented in the United Arab Emirates. Tracks, laboratories, and infrastructure of the linear city. The Skyway Center will be the starting point of the project's development in the Middle East. Today, due to crowdfunding, hundreds of thousands of people have invested in the project, and the Skyway project is more than just transport for them. It is a safe future, real achievements, and a global idea. And you can also contribute to the development of this safe and future-oriented transport.
Together, we can make the world better. Dziękuję. Przechodzimy do aktualnych promocji. Drodzy Państwo, w większości Waszych biur pojawiła się informacja o tym, że z okazji urodzin pana Anatolija Junickiego i Międzynarodowego Dnia Załóg Lotów Kosmicznych mamy możliwość uzyskania podwójnych możliwości zakupu zainwestowanych naszych pieniędzy, uzyskać większą ilość udziałów. Każda osoba, która dostała taki kupon, ma taką informację w swoim biurze i wszystkie osoby, które zainwestowały do dnia 11 kwietnia bieżącego roku, nieważne, czy to było jednorazowy zakup, czy to był na raty, ma taką możliwość, że może taki kupon sobie uzyskać. Natomiast również może taki kupon, drodzy Państwo, przekazać swoim partnerom w pierwszej linii. Jest tutaj kilka warunków do tego, mianowicie takich, że taki kupon może być wykorzystany tylko i wyłącznie, proszę Państwa, przy zakupie powyżej $1000, zarówno na raty, jak i jednorazowo. To samo dotyczy naszych partnerów pierwszej linii. I musicie Państwo tu mieć jeszcze uwagę, że tych promocji nie łączy się z tymi, które do tej pory przeprowadzacie. Natomiast chciałbym Wam powiedzieć, że jest to bardzo dobra w tej chwili oferta inwestycyjna z tego względu, że jak zobaczycie w dalszej części, pokażę Wam, jakie są w tej chwili dyskonta, które możecie uzyskać za zainwestowanie w odpowiednie pakiety. Więc jeżeli macie takie możliwości Wy na pomnożenie swoich udziałów w naszej inwestycji i wspomaganiu naszego transportu strunowego, to gorąco tego zachęcam. Na to był tylko odpowiedni czas, drodzy Państwo, mianowicie jest tego zaledwie 7 dni i chciałbym, żebyście te osoby, które jeszcze nie odwiedzały swojego biura, zajrzeli do środka i przeczytali sobie dokładnie warunki tej promocji. Ta promocja trwa już trzeci dzień, także zostało zaledwie 4 dni, jest ona jednorazowa, ona, mówiłem, jest z okazji urodzin pana Junickiego, jak również tego dnia załów kosmicznych, tych między tych stratosferycznych, przepraszam, bo się zagubiłem. Chciałbym, żebyście zajrzeli do swoich biur, bo macie zaledwie kilka dni jeszcze na dokonanie takiej inwestycji i sprawdzili, czy jesteście szczęśliwymi posiadaczami takiego kuponu. Ja gorąco Was do tego zachęcam i chciałbym, żebyście poznali jeszcze dodatkowe warunki tego. A więc jakie są warunki tych naszych kuponów, drodzy Państwo? Więc osoby, które miały możliwość zainwestowania do 12 kwietnia bieżącego roku, mogą uzyskać te kupony w następujący sposób. Że osoby, które inwestują, inwestycje, która ma poziom powyżej $200, uzyskują taki kupon, który może być pomnożony 1,5 razy. Jeżeli masz inwestycję powyżej $1000, możesz taką inwestycję pomnożyć 2-krotnie. Natomiast jeżeli masz powyżej, drodzy Państwo, 5000 udziałów, wtedy uzyskujecie 2 kupony, które są w ilości 2 razy i 1,5. Następnie inwestycja na poziomie $25,000, 3 kupony, 2 razy, 2 razy plus 1,5 i inwestycja powyżej $50,000, 3 kupony, 2 razy, 2 razy i 2 razy. Więc jeżeli byście wzięli tą najwyższą pozycję, $50,000, no to, drodzy Państwo, uzyskacie bardzo dużą ilość udziałów, bo to jest inwestycja na poziomie, proszę Państwa, 2 600 000 udziałów, czyli mnożymy to razy 2, to jest ogromna ilość. Natomiast wszelkie dokładne informacje
i jak możecie to otrzymać i z kim się możecie podzielić, macie w swoich biurach osobistych. Więc gorąco Was zachęcam, abyście tam zajrzeli zaraz po naszej prezentacji i zobaczyli, czy należycie do tej grupy szczęśliwców. Natomiast na obecną chwilę mamy dla Was propozycję następującą. Mamy propozycję zakupu pakietów i zostania pełnoprawnym udziałowcem naszej firmy poprzez inwestycję własną. I takie inwestycje, które możecie dzisiaj zrobić, jest kilka takich możliwości, zarówno na raty, jak i za gotówkę. Mamy pakiety dla inwestorów takich dynamicznych, mamy inwestorów, którzy mają duży portfel, mniejszy portfel, mamy możliwość kupowania na raty, mamy również możliwość inwestowania naszych pakietów, proszę Państwa, w inwestycje naszych dzieci, czyli mamy takie pakiety jak Maruszek i Student, jak również pakiety, które, drodzy Państwo, są najbardziej popularne, a mianowicie pakiety zarówno dla dużych inwestorów, ogromnych, bo to są inwestorzy, którzy mają inwestycje na poziomie 150 tysięcy dolarów z dyskontem 57, wytłumaczę to też dyskonto to jest ilość inwestowanych centów na dolarach. I za taką kwotę 150 tysięcy dolarów za gotówkę możecie uzyskać 8,5 miliona. Natomiast jest również możliwość kupowania dużych pakietów na raty. Widzicie tutaj taką inwestycję na poziomie 50 tysięcy dolarów z dyskontem 50 i 10 nieoprocentowanych rat po 5 tysięcy dolarów miesięcznie. Natomiast taka najbardziej popularne pakiety, które w tej chwili, w które inwestują nasi udziałowcy, to są pakiety, które są na poziomie 2000 dolarów, 1500 i proszę Państwa 250. I w zależności od swojej inwestycji macie taką ilość udziałów z odpowiednim dyskontem. Chciałbym tutaj ja powiedzieć Państwu, jaką ja mam filozofię tych zakupów, więc ja proponuję zawsze moim partnerom, ich partnerom, żeby mając możliwość inwestowania, położyli na przykład, zainwestowali na poziomie na przykład 1000 dolarów i 250, z tego względu, że ja mówię, jak możesz kupić, to kup duży i mały, dlatego że w naszym memorandum jest zapisane, że ilość naszych udziałów będzie równa 1 dolarowi, więc jeżeli weźmiemy, tacy drodzy Państwo, taki pakiet stabilny, za 1000 dolarów, tak? No to mamy tu 31 tysięcy udziałów, mnożymy to sobie razy 1S, widzicie Państwo, ile to wychodzi. I weźmy taki przykład, start za 250, tu mamy 6 tysięcy udziałów, inwestycja nasza 6 tysięcy. Przychodzi czas, że mamy możliwość tego odsprzedaży, więc to wszystko finansujemy, tak? Doprowadzamy do tego, że mamy ten odkup. Płacimy za to odpowiedni podatek, zostaje nam jeszcze spora część pieniędzy, którą możemy reinwestować, ewentualnie przeznaczyć na swoje własne potrzeby. Możemy zarówno, drodzy Państwo, inwestować tutaj jako osoby indywidualne, możemy jako firmy, ale mamy też propozycje dla osób współpracujących z nami. To są osoby, które pozyskują odpowiednią ilość procentu swojego wkładu, swoich partnerów z pierwszej linii. U nas zarejestrowanie do firmy jest bezpłatne i są też osoby, które po prostu szukają inwestorów, którzy wspomogą naszą technologię, tam uzyskują część procentu od ich inwestycji i mogą sobie zbudować między innymi w tak zwanym koncie bonusowym własny portfel inwestycyjny i z tego później dokonywać inwestycji. I te pakiety i możliwości inwestowania, proszę Państwa, z tego konta bonusowego jest nieco wyższe jak z takiego konta, które zakupujemy jako indywidualnie. Dlatego jeżeli ktoś myśli o zainwestowaniu w technologię transportu strunowego, a nie ma środków, może swoją pracą i zaangażowaniem doprowadzić do tego, że zostanie pełnoprawnym udziałowcem naszej firmy. To tyle na dzisiaj. Dziękuję Państwu. Życzę dobrych przemyśleń, wspaniałych inwestycji, wykorzystania tej szansy, którą daje nam teraz możliwość uzyskania tych dodatkowych kuponów. Zostało nam na to zaledwie kilka dni. Wspomagania naszej inwestycji. Życzę Wam dużo zdrowia, pomyślności i zapraszam
na następne spotkanie, które odbędzie się, drodzy Państwo, 6 maja 2021 roku w czwartek o godzinie 21. Dziękuję za uwagę. Żegna się Janusz Tomczak.